Zagraliśmy dobry mecz jako drużyna i to było widać, że no ta gra nam dzisiaj się kleiła, mimo że tam złapaliśmy jakiś tam powiedzmy lekki przestój, ale ta pozytywna energia i to takie naładowanie pozytywne nam powodowało, że cały czas praliśmy do przodu i no wydaje się, że dzisiaj po prostu w tym dniu akurat byliśmy no lepsi, po prostu lepsi i dlatego 3 punkty jadą do Suwałk. Myślę przede wszystkim, że nie możemy porównywać tych dwóch meczów, czyli dzisiejszego i z ubiegłego roku, bo to są inne zespoły i przede wszystkim jesteśmy w innym momencie. W ubiegłym roku wygraliśmy tutaj spotkanie, gdzie zespół z Olsztyna był i po zmianie trenera, i po pewnych kontuzjach, więc oni mieli swoje problemy, więc to dzisiejsze zwycięstwo jest na pewno dużo trudniejsze i pomimo tego, że jest w 3 setach i przede wszystkim no, daje dużo większej wartości niż to spotkanie w ubiegłym roku. My mamy oczywiście, nie mamy dużo zmian w zespole, ale mamy zmian na 2 kluczowych pozycjach, na przyjęciu i tutaj naprawdę potrzebujemy czasu, aby ten nasz rytm złapać. Cieszymy się bardzo ze zwycięstwa, jak z każdego, no to tutaj nie będę jak gdyby odnośnie zwycięstw, nie będę takiej gratyfikacji robił, bo każde zwycięstwo jest cenne, szczególnie to pierwsze w lidze. Najważniejsze, co o czym powtarzałem po meczu poprzednim, abyśmy wrócili wszyscy do zdrowia i abyśmy rozpoczęli ten mikrocykl treningowy, bo to nam pozwoli w pełnym zdrowiu, z pełną grupą zawodników, bo to nam pozwoli dobrze przygotować się do tego meczu. I byliśmy gotowi do tego meczu. Druga kolejka, rozegraliśmy parę sparingów, także to też nie jest także to też nie jest nic nowego dla nas, że każdy już ma parę sezonów za sobą. Wiadomo, jesteśmy nowym tworem, są kibice i są troszkę inne emocje, ale to nie może być żadna wymówka dla nas, bo każdy z nas już zagrał przynajmniej z 2 sezony, kto jak nie więcej. Także na pewno no, są takie sytuacje na boisku, tak jak chociażby dzisiaj dwa dogrania łatwej piłki, gdzie jest błąd komunikacji. No to boli wszystko, to boli to co pan powiedział. Na treningach no, mogę mówić, że to wygląda inaczej. No, nikt tego inny nie widzi, tak? Bo i kibice tego nie widzą. My widzimy, jak pracujemy i nikt z nas między sobą nie ma pretensji do kogoś, że ktoś nie pracuje, bo jesteśmy moim zdaniem grupą ambitną. I mam nadzieję, że to są pierwsze 2 mecze i złe, dobrego początki. Więc mam nadzieję, że przełamiemy się i nasza gra zacznie wyglądać coraz lepiej. Wszyscy słabo zagraliśmy tamten mecz i fajnie, że się pozbieraliśmy wszyscy do kupy. I teraz mieliśmy tą okazję, żeby no, zmyć trochę ten taki obraz, który tam pozostał po tym meczu, ale to już jest za nami. Teraz fajnie, pozytywnie. Wygraliśmy 3-0, 3 punkty jadą do Suwałk i to jest dla nas najważniejsze.